dobry, witam w naszych 8 metrach kwadratowych, czy tam 11. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Nowy odcinek, nowi my. Pokażemy wam, co się tu działo. Działo się sporo, ponieważ jak widzicie, mamy już biały sufit. Właśnie będziemy kłaść ostatnią już warstwę. Trzecią warstwę. Chyba ostatnią. Także trochę się baliśmy tego białego koloru, ale wyszło to super. Tak nam się przynajmniej wydaje. Mi się wydaje, że otwiera przestrzeń, bo na takiej małej przestrzeni jasny kolor na suficie to jest miodzio. Zdecydowaliśmy się też tutaj w środku pomalować na biało. Chyba widać. Sufit w szafce, tak samo ścianki w szafce, bo będzie wyglądać to trochę lepiej. I będzie jaśniej, jak otworzycie, nie? Tak, i będzie troszeczkę jaśniej, jakieś tam później światełko. Co z planów na dzisiaj, to jeszcze musimy zaimpregnować tą szafkę, żeby ją pomalować. Domi leci z kolejnym... Kolejną warstwą, a my wam pokażemy coś, co udało nam się zmontować. Tu może mi Domi nagra. Proszę bardzo. Pomaga, nagrywam cię. Może stamtąd? Tak, tiruriru, tiruriru. Widać to? Cudo? Techniki? Tak. Bardzo jasne tam jest, czemu też? Bo i co wam podkręciłem? A, bo ty coś dałeś na hardkorowo. Dobra. Tak, jak widzicie, nasze biuro, jadalnio, living room się tutaj buduje. Powstała skrzynia. Po prostu z kantóweczek zbiliśmy skrzynię. Obijamy ją z boku sklejką 4 mm. Na górę poleciała, o proszę bardzo, centymetrowa. Będzie ona się tak ładnie otwierać, będziemy mieli schowek. Oczywiście nie obyłoby się bez problemów, ponieważ przy otwieraniu haczy nam o tam, jak to się nazywa? O ścianę, element ściany. Ale to będziemy rzeźbić naprawiać, to nie szkodzi. To jest już pierdoła. Ważne, że konstrukcja jest, tylko trzeba ją dopracować. Tak, zaraz pokażę wam ze stoliczkiem, jak to wygląda. Tu jeszcze przede mną stoi takie cudo, ponieważ skrzynia wyszła, jak widzicie, dosyć duża i stwierdziliśmy, że szkoda robić ją taką dużą, tam tylko oparcie, szkoda marnować przestrzeń, więc jakby robimy jeszcze z tyłu cargo, wysuwane na jakieś buteleczki, pierdły. Mieliśmy robić cargo sami, ale poszliśmy po rozum do growy, do growy też. I po prostu kupiliśmy w Ikei gotowca. Słuchajcie, bo gdybyśmy mieli to robić sami, to jest 3 dni roboty, a tak to jeden dzień kupienia w Ikei. Tak, a jest też białe, w sumie będzie pasować, bo ściany chcę pomalować prawdopodobnie tak jak sufit. A to skręciliśmy fik i zaraz wam zaprezentuję. Tak to się prezentuje. Ta-dam, tutaj oczywiście będzie jakaś gąbeczka, tu gąbeczka i tu wtedy mamy ładne cargo. I dzięki temu przestrzeni zagospodarowane my mamy oparcie. Mamy i oparcie, nie musimy się bawić z konstrukcją. Bardzo dużo. Jeszcze będę musiał dać jedną deskę, bo czuję, że mi się sklejka ugina. Ale tak mniej więcej to będzie wyglądać. Ze stoliczkiem też wam pokażę, proszę bardzo. O, fik, stoliczek. Na razie roboczo, bo oczywiście musimy go troszeczkę przerobić. Noga wyszła za krótka. Noga jest za krótka, ale już będziemy zamawiać taką rozsuwaną, regulowaną. I będzie git. No i proszę bardzo, tak? Jedna, druga osoba. Laptopy, talerzy, co tam chcecie. Dokładnie, ale zobaczcie, jak to według mnie super wygląda, bo tu macie miejsce do siedzenia, jednocześnie jest to spiżarka na jakiś tam mandur. Tu z kolei jest to cargo, jednocześnie jest właśnie raz miejscem znowu do przechowywania, a dwa oparciem, więc wydaje nam się, że ten pomysł z gotową szafką jest bardzo spoko. No i zaoszczędził nam naprawdę, no z 2 dni roboty, nie? No i tak. Nerwów i wszystkiego. I nerwów, a dokładnie. Tak jak mówiliśmy, małe rzeczy czasami długo trwają. Dokładnie. A to nie jest mała rzecz. A przy okazji można było zjeść torcik. O tak. To jest odkrycie, bo spróbowaliśmy pierwszy raz torcik Dame i cake. Tarda. Dobra, do pracy, idziemy malować. Idziemy malować. No, witam z powrotem. Jak widzicie, pomalowaliśmy już sufit 3 warstwą. Tu są już zaimpregnowane półki i ściany do łazienki. Na dzisiaj tak naprawdę kończymy. Tak mi się wydaje. Ja tylko jeszcze zajmę się tematem frontów. To znaczy muszę je ponumerować i zdjąć, bo zabieram je ze sobą do domu i będę je malować.
Ta jest, więc to działa. Jak tam sytuacja? Nie. Potrzebuję przepiękny jakiś coś tego zwany ołówko długopisem. Gdzie są ołówko długopisy? Tak. Tak. Kurde. Także zaznaczam. Nie wiem, czy mnie słychać. Może mnie słychać, może mnie nie słychać. Ale numeruję je od tej strony, żeby wiedzieć, w jakiej kolejności są, bo oczywiście one nie są idealne i gdzieś tam, wiecie, różnią się trochę długością. Tak więc, nie wiem, czy nas słyszeliście, ale oczywiście, że łatwiejsze malowanie byłoby sufitu, gdybyśmy zdjęli najpierw te fronty, bo i tak zamierzyliśmy je zdjąć. Więc brawo dla nas, ale po prostu lubimy sobie utrudniać. Tak więc właśnie to ostatni front jest zdjęty, to leci z nami do domu. No, tak jest, proszę Państwa. Dzień dobry, nie wiem czy mi widać, ale tu jestem. Wracamy po mojej przerwie, nie było nas tu tydzień i powiem wam tak, ten sufit to jest petarda, kolor biały pokrył wszystko pięknie, ładnie. Plan na dzisiaj jest taki, że po pierwsze z tym sam, więc Domson niestety choruje, więc walczy dzisiaj sam. Plan na dzisiaj jest taki, że kończymy naszą pufę, to miejsce, w którym widzieliście, że się troszeczkę ugina, muszę tam podkleić dzisiaj kantówkę, impregnujemy to. Impregnujemy jeszcze prysznic, który jest tutaj za mną od środka. No i malujemy ściany. Także zapraszam. Wyszło to pięknie. Pokażę wam, jak to się prezentuje. Ładnie podklejone z tej strony. Tu też ładnie podklejone. O, fik. No tutaj oczywiście nie będę podklejał, bo po co to będzie w środku. Za chwilę tutaj właśnie to, o czym mówiłem, damy tą deseczkę poprzeczną. Jak ładnie później położymy naszą górę, wieko. To powinna być petarda. No rozważcie ten sufit. Jo. No i plan jest taki, że ściany będą białe, tu, tutaj od dołu będzie w kolorze szafek, to też pomalujemy, niestety nie dzisiaj, bo ten impregnat schnie 6 godzin, ale jutro przyjedziemy, pomalujemy też tą pufkę. No i być petarda, już jest petarda, już zaczyna to wyglądać, nie wiem czy widzieliście, ale chyba była tu przebitka przed chwilą, to Dominika już w domu walczy, maluje fronty. Także zaraz będziemy mieli tutaj już mebelki i zostanie najgorszy, czyli jeszcze łóżko, ale łóżko uprościłem trochę, ale zostanie tutaj za mną, nie widać, ale musimy wierzyć, że za mną jeszcze kuchnia do zrobienia. A tam będzie dużo szafeczek wysuwanych, półeczek, szufladek, zobaczymy jak to wyjdzie, ale tym będziemy martwić się później, robimy pufkę.
I proszę bardzo, kolejny sukces. Ciemny jestem, ale tu jestem. Pik, pik. Raszpac. Otwiera się, zamyka, nie ugina. Miód. Zabierzemy się za impregnowanie i malowanie. Dzień dobry, przyznaję się, nie nagrałem wam ładnie, influencersko, czy jak to się tam nazywa, procesu malowania, ale pochwalę wam się efektem. Nałożyłem właśnie kolorek, dwie warstwy schną sobie, druga sobie schnie i muszę wam się pochwalić, jak to wygląda. Także taki jest efekt. Nie wiem, jak to kamera odda. To jest zielono-szare, piękne, białe, kremowe. Fik, szafeczka jedna. Druga, trzecia. I jak widzicie, zdecydowaliśmy się zostawić to w drewnie i myślę, że to był dobry efekt. No ponieważ tutaj pod spodem będzie drewniany blat kuchni. No i oczywiście biurko. Fik. Więc gdzieś to będzie się zgrywać. Tu jeszcze te fronty wjadą. Także taki szybki update. Pomalowane. Ja kończę na dzisiaj, zbieram się. I za chwilę do was wrócimy już z Thompsonem, bo zrobiła dzielnie fronty w domku. Jeszcze zostało przykleić ten ratan, więc zamontujemy to. I myślę, że już razem pokażemy wam efekt. No i lecimy dalej. Oczywiście Daniel mądry po szkodzie, że tak powiem, ponieważ no najpierw pomalowaliśmy na biało, później na ciemno. No i zdarzyło się w kilku miejscach, że tak powiem, się pomalowało podymiałem i trzeba było to naprawiać. Dodatkowo, jak otwierałem farbę, to tutaj mam nachlapane, nie wiem czy widać, ale otworzyłem, coś mi prysnęło, czy z pędzla, czy o co chodzi, ale na szczęście tu będzie cargo, więc nie widać. No i w drugą stronę też, bo jak próbowałem później naprawić to, co pomalowałem, to oczywiście pobrudziłem to. Także no, no ale za jakie przygody, naprawimy to pędzlem, to będzie git. Ale to już nie dzisiaj, niech to sobie wszystko przesnie na spokojnie. Także tak, zostało pomalować to na ciemno, tą pufkę. No dobra, nie gadam już, pakuję się i wracamy za chwilę z Dominiką. Pokażemy wam efekt z frontami. Dobra, jesteście dalej z nami? Lecimy teraz z frontami, będziemy przyklejać ratan do tych pięknych frontów. 24. Jakby gdzieś tyle wystawało. Jakoś tyle, nie? Aż tyle? No, znaczy no tyle, bo to musi złapać, nie? No to 55. No. 24. Okidoki. Ma być na ile? Na 24, tak? I pół. Na 25. 25 zróbmy, żeby było w razie czego. Mhm. Nie, wyżej. 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 Wyżej tu zaznacz 25. A. Zaznaczyłaś tam 25. Aha, tego trzymaj. Mhm. Ale strzelasz. Dostałeś twarz właśnie. Nie. Nie? A tak wygląda, jakbyś sobie w nosa. Z której strony jest ładniejszy? Z tej. Czyli tak idzie, no. I tak by to było. No. Czekaj. Musi być równo, to son. No będzie. Zobacz. Też wystarczy tego modelu? Wystarczy. Tak. Przybijam. Mocno! Dawaj go! Teraz zacznie, nie przebije na pewno. Co ty? My kid. No chance. No i zajebioza. Boże, jakie to będzie piękne, kochanie. Dajesz.
bliżej jeszcze jedną? Może? No tak, bliżej. Nie, no petarda to jest. Wygląda świetnie, jest wam. A weź zbliż tam, pokaż jak wygląda. Ja jeszcze dołożę swoje. Także efekt jest taki. Jeszcze zobaczycie później w szafce, bo teraz trochę ciemno, ale no, nam się podoba. Jeszcze do tego. I jeszcze do tego będzie taka. Takie no, uchwyt. Coś pięknego. Petarda. Tak więc, mamy ze sobą fronty, jak widzicie. Już mają piękny ratan, który zrobiliśmy w domu, ale jesteśmy teraz w busie i czas dodać do nich takie oto piękne, słuchajcie, uchwyty. O, teraz widać. Więc muszę odpowiednio wymierzyć środek, przyczepić i potem przyczepiam je do szafek. Więc chodźcie zobaczyć, jak mi idzie i powiem wam, jak to robię. No dobra, tak więc mamy taki oto front. Moim zadaniem jest teraz wymierzenie dokładnie, jak to powinno być. Więc biorę miareczkę, sprawdzam, ile front ma centymetrów. Ta miarka nie chce współpracować za bardzo. Zaznaczę malutkim punkcikiem i teraz tak na 3 cm. Dobra, tak więc tutaj będzie środek mojego uchwytu. Kolejna rzecz to wycięcie dziurki. Ustawiam sobie bardzo ładnie na środku. Mam to na... Dobra, i lecimy. Dobra. Okej, jak już mamy dziurkę, to musimy zająć się kolejną rzeczą, czyli samym uchwytem. No przecież to jest najwredniejsze, co może być. Znacie to, nie? Jak coś jest zrobione fabrycznie. No co za wredne gunwo. No przecież ja zaraz zabiję to. Znaczy to jest martwe. Ale przynajmniej się pośmiejecie. No co to jest za paru... Zgłoszę się, jak zrobię. One eternity later. No dobra, tak więc około 5 minut później już mam i stwierdziłam, że będę się denerwować tylko raz, więc zrobiłam sobie już wszystkie uchwyty, żeby się nie denerwować co drzwiczki. Wygląda to właśnie w ten sposób. Fik. Ja sobie też teraz to ładnie obracam. I biorę mojego kręta. I przekręcam. I w ten oto sposób prezentuje się uchwyt, który nie zrobi nam krzywdy, bo chodzi o to, że drzwiczki i uchwyty będą w sumie na wysokości głowy Daniela, twarzy Daniela, i stwierdziliśmy, że nie chcemy, żeby mu została krzywda. Mi też nie. Więc to są takie idioto-odporne, czy mówię tu też o sobie. Idioto-odporne i głupolko-odporne uchwyty, żeby sobie nie zrobić krzywdy. I no, przyznacie, że wygląda naprawdę sympatycznie.
Jak to wygląda? Jak to wygląda? Jak to jest pięknie. Masz, jesteś zadowolony? Bardzo. Ogólnie jakby jak wisiały same te szafki, to już sobie to trochę wyobrażałem, ale jak to powiesiliśmy, to efekt jest wow. Efekt jest wow. No. Jest domowo. Tak miało być. Jest domowo. Tak. Niestety troszeczkę nam się zniszczyły w transporcie i będziemy musieli jeszcze raz przemalować. Znaczy, chodzi to ja zrobię drobne poprawki. No, jedna warstwa cienka w dziki. Dokładnie, a dodatkowo może jest tak, że niektóre zejdą za pomocą wilgotnej ścierki. No. Ratan robi swoje. Fajnie. O, zobaczcie tutaj. Zobaczcie, ten ratan wygląda cudownie. No, to tyle. I co, w sumie trzeba było się chyba pożegnać z wami. Czekaj, pokazywałaś tam to, że jest namalowane? A, jeszcze wam pokażę jedną rzecz, chodźcie, chodźcie. Tylko uważaj, mężu. Nie wiem, czy widzieliście, tu już mamy pomalowaną część ściany. Aha, pokazywałem. A. Także mamy już pomalowane tu też część ściany. No i nasza ławka / spiżarnia też jest pomalowana. Więc wszystko zaczyna nabierać kolorów. Nie wiem jak wam. Ale mi się tu naprawdę ten zestaw kolorystyczny bardzo podoba. Dajcie znać, czy wam też. No i tu się chyba z wami pożegnamy, żeby ten vlog nie był za długi. Może tak się jest. Oświetlimy nawet. O! Także żegnamy się z wami. Etap jakby szafek mamy na wykończeniu. I zabieramy się za co teraz, mężu? Tak, jak Dominika tutaj walczyła, to ja dzielnie szlifowałem kantówki. A po co? Ponieważ od następnych odcinków i od następnych dni zabieramy się już za montaż łóżka. A jak zrobimy łóżko, to zrobimy kuchnię. I wtedy będziemy wykańczać już powoli i liczyć na to, że uda nam się to wszystko przerejestrować do maja. Także dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że się podobało. Piszcie, pytajcie, komentujcie, dawajcie znać. Dawajcie znać, czy wam się podoba. Jo, i do następnego razu. To trzymajcie się. Pa!